Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. Wiecie co powiem wam? Kurczę, myślałem, że się wkurzę przez chwilę, ale pomyślałem sobie, że prawda. Przecież ja nie grałem Wiedźmina jeszcze po tym nagrywaniu ostatniego odcinka. Przecież ja w ogóle nie włączałem tej gry dopiero dzisiaj, czyli 28 listopada. No i patrz, wchodzę, powiem wam, na ten zapis. Poczekajcie chwilę, niech się tutaj wczyta w ogóle ta gra. No dobra, dobra, już wiemy, no, no, no. No wczytuj się, wczytuj. No wczytuj się, wczytuj. Dobra, i tak. Patrzę sobie. Kurde, coś mi tu nie pasuje. Przecież ja wszystkie zadania mam zakończone, co nie? Inaczej, źle powiedziałem. Przecież ja miałem więcej tych zadań, co nie, do zrobienia. Więcej niż te 3, co nie tylko. A patrzę. Bo tu w ogóle nie mamy nieukończonych żadnych, co nie? Mi się wydaje, że jeszcze grała siostra, wiecie, moja Wiedźmina i zapisała grę. Zapisała grę właśnie 26 listopada, czyli w sobotę. Możliwe, że grała, ale nie wiem. A my przecież skończyliśmy ostatnio, jak pamiętam, jeszcze przecież ucieczkę tej Triss przecież z tymi czarodziejami podajże. Dobrze mówię, czarodzieje? Mogę się teraz mylić. Chyba się pomyliłem. Wiem, że ona pomogła uciec tym. Dobrze mówię, czarodziejom? Ten nam pomagał Dijkstra. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Podajże chyba. Zaraz, czekajcie, bo ja już się pogubiłem, powiem wam, w tej grze. Czekajcie chwilę, nie? Zakończone. Nie wiem, czy to zakończone jest. Czekajcie, co ja mówiłem wtedy? O, już lag. Już się uspokoiła, dobra. Aha, to mamy zrobić, tak? 290 metrów, ale czekajcie, zakończone, bo to są zakończone na pewno. Na który to poziom był? Bo już nie pamiętam za bardzo. Skarb hrabiego Reuvena. To nie? O, dziwne, co nie? Że przeszliśmy te zadanie, a mamy dwa podpunkty w ogóle nie zrobione. Kurde, dziwne to, powiem wam, jest. Kurde, ale dobrze, że mamy tylko, że mamy zakończone tę misję, bo ona jest najlepsza, jaka istnieje w ogóle. Oczywiście główna, co nie? Czekajcie, to już dawno było. Na ratunek księżnicy. Pamiętam tę misję. Czekajcie, zaraz poszukamy, bo tu ja już, powiem wam, pogubiłem się. To? Chyba to robiliśmy ostatnio, tak. A, łowców, aha, okej, okay, już wiem. Ale to nie jest to, o co mi chodzi, tylko dalej chyba. Czy nie? Magiczny kaganek. Gdzie to było? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj. Też pamiętam tę misję. Zagłady domu Reardonów. Też pamiętam. Nie, czekajcie. To było co innego chyba. A nie pamiętam już, co to za misja była. Nie pamiętam już, powiem wam. Co to jest? Sukup. A, wiem już. Dobra, przypominam sobie. To chyba to jest. Dobrze mówię, czy źle? Nie, to jest południca. Wow! Serio zrobiliśmy na 18 poziom misję? To dobrze. Kurde, gdzie to jest? Ukryta przystań, to nie. Mniejsze o to, a może ja tą misję mam jeszcze? Nie, to jest główna. Nie, nie wiem, kurde, powiem wam, gdzie ja mam tą misję, tak? Gdzie ja mam misję, to czy zakończono, czy nie zakończono? Chyba zakończona. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa już tytuł. Mniejsza o to, co nie? Czekajcie, inaczej zrobimy to, tak? Postać? Nie, glosariusz.
Okej. Zaraz, nie o to mi chodzi. Samouczek postacie. O właśnie. Czekajcie, zaraz poszukamy tego Tris. Czekajcie, popatrzymy sobie każdego. Corintili, to ta. Co to był? Czekajcie. Czy to ta, to co leżała w tym domu z... Znaczy w tym domu, tym strasznym? Chyba tak. Dijkstra. Ale powiem wam, że ja go nie przypominam, kurde. Z dwójki. Nie pamiętam już tego gościa, nie wiem. Dudu. A to ten. A on fajny jest ten Doppler Dudu. On kurde dobry jest. W każdego się zmienia. Ale powiem wam, że jak się przemienił w Ciri, to aż Geralt i Zoltan się wkurzyli, mi się tak wydaje trochę. Filippa. A to ta, kurde, nie lubiłem jej, powiem wam. Na początku ją polubiłem, to Filippę, bo ona pomagała nam, co nie, w dwójce, ale później, kurde, jak ona nas oszukała, to dobrze zrobił ten chyba Radowicz, co nie? Dobrze ją, kurde, dobrze jej zrobił, bo ona była, powiem wam, wkurzająca wtedy. Irina Renardek, kto to jest? A, to chyba jest... Bodajże... Ta, co się spotykała chyba z tym... Boże, z Triss. Nie, z Jaskrem, o! Priscilla, o, ona jest zajebista, kurde, tak, powiem wam. Kurde, ona ładnie śpiewa, powiem wam. Bardzo ładnie, bardzo, 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 bardzo ładnie! Lepiej ode mnie. Oj, tego kawał dziada jest, tego... Ajajaj. Trollbart. A, to ten! Pamiętam go. Wes. A, wtedy się wkurzyła na tego, na Vernona Rouge. Pamiętam to. Vimy Vivaldi. O właśnie, co on tu robi? O proszę. Zoltek. Annabel? Co to jest? Annabela, czekajcie. To jest... A, to chyba ta, co tam... A, nie pamiętam już. A, to była... To było to? A, to było w tym, pamiętam już. Pamiętam. A, to było w tym w lesie, prawdaż. A kto to jest ta czapel? Kto to jest w ogóle o to? Nie wiem. Cirilla, o jest. Dobra, idziemy dalej. Duch zaklęty w drzewo. Emhyr. Emhyr, tego dziada kawał jest. Eredin. O, to jest chyba ten dziki gon bodajże. Eskel, o Eskel, kurde. Kiedy my go spotkamy tak w ogóle? Nie wiem. Chyba w Kermoren mi się wydaje, ale to później jeszcze. Czekajcie, Felicia Cori, kto to jest? Wiedźmin nieraz znajdował się w Lochmuin? Nie pamiętam już. Aha, pobierała nauki u Filipy Elhart. Dziwne. O, Geralt nawet jest, wow. Graham. Któż to jest Graham? Przypomina mi się ten gościu z Gotika jedynki. Graham, dobrze mówię, ten co sprzedaje mapy. I tam fajne rzeczy są, takie dwie rzeczy fajne są. O, Guślarz! Imhalid? Straszliwy generał Gonu, o kurde, Janek! Pamiętam go, pamiętam, kurde, on fajnie śpiewał, powiem wam. Też Jaskier, Kaleb, Menge. A, tego co zabiliśmy wtedy, Keira Metz, Krwawy Baron. O! Kuchta. O Jezu, nie lubiłem tych wiedźm. Ojeju. O Lambert. No. Morwran. Warhis. Przątka. Szepciucha. Tajniczy elf? A któż to jest? Tamara. A, córka barona, to pamiętam już. Tavar Egerbrach. A któż to jest? Triss Merigold. Wesemir. Wszerad? Kto to jest? Kurde, powiem wam, że ich jeszcze nie spotkaliśmy chyba. Ale mogę się mylić. Jennefer z Wengerbergu. Dobra, gramy, nie ma czasu, powiem wam. Dobra, spotykamy się z Dijkstrą. Takie, powiem wam, podsumowanie. Znaczy, takie przypomnienie było, co nie? Jakie postacie są. Czekajcie, tu jest jakiś... Co to jest? Ronwit z małego Łęgu? Wstawaj do walki. Bo przyprowadziłeś kolegów? Nie, ale sprawiedliwiej będzie. Tak, boś jest nikczemnik i żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś... Nie pytałeś, a teraz skoro
Hehehe, palo się. Serio? Serio, wy teraz słabi jesteście. No bez kitu. Miecz Dorian. O, sobie zobaczę, co to za mieczek jest. Z ciekawości. Pewnie jakiś słaby, co nie? 94. Mhm. Wyrzucam to od razu. Po co mnie to? Ale oto... Kurde. Co to jest? Moje podróże, czyli dziennik dedykowany najpiękniejszej kobiecie świata, pani Jagutce. Mhm. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, powiem wam za bardzo. Nowigradzki miecz długi. Czekajcie, sobie zobaczę, czy to też dobry, czy słaby. Broń celowa. Prawie, aj, wyrzucam. Nie, niepotrzebne mi to za bardzo jest, powiem wam. A właśnie, jestem ciekaw, jak można... Można... Nie statystyki, nie. Aha, lag był, dobra. Czekajcie, postać. Jak to można sobie zwiększyć ten... jak to się nazywa? Uciążenie. Dobrze mówię? Wiecie, żeby było troszkę więcej? Właśnie nie wiem. A dobra, na razie nic nie zwiększamy sobie. Nie. Idziemy na razie do tego Dijkstry. Spotkamy się z nim. Może będzie już koniec tych zadań od niego. Bym się cieszył, powiem wam. Co ty chcesz? A chodź, bandyta. O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego... Jednak się chyba wykrwawi. Wyrzą się różne monstra, to może i do niej... Czemu nie? Zrobimy! Zanim jeszcze pójdziemy do tego Dijkstry. Może nam się uda dzisiaj jeszcze zrobić u niego. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Pierw chyba powinniście dać mi jakiś... A tak. Z kanału. Smród ścieków rozpoznam przed. Dobra. V! Oczywiście. Mhm. Tędy? Będzie łatwo wyszukać magu. Ze szczałem gacie. Łatwiej niż się wydaje. Wystarczy wtopić się w tło. Jak niby? Rozpuścisz po prostu ściski butu. I walanych szlamem z kanałów. O, to się nie ma. O, dobra, mamy ślady. Bardzo fajnie. I dalej? Gdzie prowadzą te ślady? Tędy? Dziwna droga, powiem wam. Dziwną drogę wybrał. Krew. Świeża. Chyba go zabili. No to wygląda. Znamia niezawodny przepis na wyegzorcyzm. Rozlitujcie się, pani. Chore dziecko mam. I to nie jedno. Co mnie to obchodzi? Nie mój problem. Kurde, dziwne trochę. Którędy to... Oj, kurde. Którędy to iść? Aha, tędy, dobra, widzę już. Tu będziesz żył jak potworu. Z czego będę żył normalnie? Ja mam więcej kasy niż wy. Oho, proszę, proszę. Gdzie to nas doprowadzi, te ślady? Troszkę dziw. Pięć pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? A to ten! Dobra, wiedźma, bierz kasę i spływa. Róbcie co chcecie. Nie! Zostawcie go. Cuda niewiny. Wiedźmin broni łowcy czarownic. Jeszcze brakuje, żeby mysz się za kotem ujęła. Nie żartuję. Nie? No to pogadamy. Dobra, chodźcie. Trzymajcie się w kupie! No i po co wam to było? A masz, dziadzie. Nie spodziewałem się ratunku z twoich rąk. Nie ma za co. Nie powinieneś oceniać po pozorach. Słuchaj, straciłem dużo. Pomożesz mi? Niech będzie. Proszę, jacy potraficie być grzeczni, jak wam czegoś trzeba. No niech będzie moja strata. Daj rękę. Gdzie nas zaprowadzi? Właśnie, znaczy gdzie Wiedźmin, znaczy Geralt zaprowadzi go, jestem ciekaw. Oh,
Już zadanie zakończone? Bardzo dobrze. Sobie śpi, ale śpi, kurde, zawaliście. Pacjent. Medyk? O proszę. Dlaczego mi przeszkadzasz? A masz jakiś problem? Kimże ty jesteś? Jeju, idę stąd. Kurde, kim ty jesteś? Ja pierdziule. Jak ja mam stąd wyjść? Tędy, dobra. Dobre, kurde, powiem wam kryjówka. Przed, nie wiem, przed jakimiś potworami. Ale tych pacjentów, o kurde. O kurnia. Którędy wyjście? Oj! Myślałem, że tu się coś odwala, ale nie jednak. Dobra, czekajcie, tu jest wyjście. Czerwony z czerwonym, żółty z żółtym, białe z białym. Nie pchaj się, śmieciu. Jezu, gdzie ja zaszedłem? Dobrze idę w ogóle stąd? Dobrze ja idę? Dobrze, wyszedłem wreszcie z tego miejsca. Przeczytaj, o właśnie. Szpital Wilme Reusza, wow. O właśnie, czego tu pisze? Po jakiemu to w ogóle pisze? Na pewno nie po rusku. Jakieś takie dziwne, to nie dziwne znaki tu napisane w ogóle są. A nie wiem, powiem wam szczerze. Nie znam takiego języka. nie znam. Dobra, czekajcie, idziemy do tego Dijkstry, nie ma czasu, co nie? O, jak blisko, o proszę, proszę. Ale bliziutko mam do niego, bardzo dobrze. E, ale... What the fuck? Kurde! Nie mam się. No przecież. A, dziwna droga. Nie tak. Z akcentem na E. Trochę dziwna droga, powiem wam, co nie? Czyżby tędy? A, bo tu jest jakieś wyjście, dobra, okej. Kurde, gdzie ja się wkrochmaliłem, no bez kitu. Czekajcie, a w ogóle gdzie mam, gdzie w ogóle mamy się udać? Bo już sam nie wiem. A, tutaj! Dobra, już wiem, okej. Tu się troszeczkę pogubiłem, powiem wam. Znaczy nie potem mi tu wlazłem, powiem wam, do tego miejsca. Ale co zrobić? No dobra. Czekajcie, dobrze i... Oj, źle, M. Mi chodzi o M. Czekajcie, zaraz. Jak to wyjść stąd? Najlepiej byłoby... Tędy chyba. Co nie? Dobra, fajnie. Drugiego ostrzeżenia nie będzie. Dobrze, już dobrze. Się wkurzyli na mnie troszeczkę, ale dobra, już ich zostawię się tu w spokoju. Zostawię ich się w tym spokoju. Będę miał na ciebie baczenie wielką. To nie jest przypadkiem w tym miejscu, co tu tam mieszka? W rezydencji? Chyba tak. Ale nie jestem... Tak jest! Ale fajne miejsce, kurde. Dobra, idziemy dalej. Gdzie to jest? Ja to zostałam stworzona. Tutaj? O kurde, proszę, proszę, ale wymyśl. Jutro zamierzam zlikwidować konto w banku Vivaldiego. Ten to taki piękny żyw, a pewnie problem z samogwałtem. Niech jest daje coraz mniejszy procent. Jak poniżej, kurde. Ja pierdzielę. Jak poniżej? Pytam się. Kurde. Poniżej. A, tu jest jakieś jeszcze schody. Okej, mam. Czyżby tutaj? Co mnie obchodzi, kim jest twój mąż? Kurde. Co mnie to obchodzi? Witaj. Nie szkodzi, kiedy się ostatnio widzieli? To było... Dawno temu przeszliście wtedy z Jaskrem i dwoma niziołkami. Ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie.
Tędy. Idź tędy, na górę. No, kurde. Jak tam, złotko? Zajebiście. Nara. 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 Zobaczysz, Radowid będzie chciał gra. Przenieść stolicę Radowid. Masz na górę, szef już czeka. Tak, tak, oczywiście, jasne. Ja mam w to uwierzyć. Cześć, Dixria. Cześć. Geralt. Jesteś. No pewnie. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Vridanka i wszczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii, to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planuję... Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam. Zapraszałeś, to jestem. Teraz przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Noż? Ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedren poprosiło go o pomoc, najechał na mnie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Wiem, już zgodzę. Martwy Radowid to wolna Teleria. Niby ja. Wydawało mi się, że Radowid jest sprzymierzeńcem Temerii. Tylko dopóki działania moich partyzantów są mu na rękę. Później, jak wygra wojnę, nie będzie chciał wracać do starych granic. Zamiast tego marzy mu się Imperium Północy. Póki Radowid żyje, Temeria nigdy nie będzie wolna. No, ale nie będziemy cię zarzucać polityką. Pamiętaj, że Radowid jest zagrożeniem dla Triss i Yennefer. To powinno cię najbardziej interesować. Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wróci. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć. Będziecie mi kazać lepszego tropiciela. Pewnie, ojoj. Nie musisz mnie brać pod włos, proszę. Pewnie znaleźć tego informatora, co nie, informatora, co nie. Wiadomo, gdzie ten pewnie tak. Był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez ponta. Pewnie przez redański posterunek. Mamy do człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Aha, okej. Okay. Dobra. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać. Pamiętaj, że od powodzenia twojej misji. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Liczymy na ciebie. Pewnie, że uda mi się. Nikt ci nie widział, jak wchodziłeś. Tylko ma. Tam Serenity i twój przyduchas. A na ulicy? Nie ma. Żeby wysoko urodzonego strażyć. Dobra, jak mam stąd wyjść? Tak, tak, oczywiście, jasne. Ojoj! Najpierw. Hej, przystojniaku. Jak się masz? Dobrze. Dobra, leci. O jak daleko. O jak daleko, daleko, daleko stąd. Daleko, kurde. Serio tak daleko to jest miejsce? A na mapie to gdzie to jest tak mniej więcej? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Kurde, muszę pamiętać. Wow. O kurde, tak daleko? Dobra, zrobimy tak.
Kurde, zobaczymy, czy byśmy mogli wejść do tego posterunku. Czekajcie. Ten posterunek. Kurde, skakuj. Właśnie. Czekajcie, gdzie jest ten drogowskaz, co tu go widziałem? A jest, dobra, okej, mamy go. Bardzo dobrze, tylko jak tu mam wejść do tego? Uhu! Dobra, tu jest drogowskaz. Gdzie jest drogowskaz? Tutaj. Okej, szybka podróż i lecimy z tym koksem, co nie? Pewnie. Na posterunek graniczny może mnie nikt nie złapie. A jak złapie, to będzie lipa. A jak złapią, to ich wywalę. Dobra, spokojnie. Czekajcie. O, ale blisko, 106. Niech żyje, niech żyje. Tylko jak mam tu wejść? Ta, tu żygaj. A to tutaj! Byłem tutaj przecież wtedy. Jak szliśmy do tego. Nie pamiętam, chyba do Nowigradu dawno, dawno temu. No. Okej, okay, yo. Szukam Gregora. To znalazłem. Geralt z Rivi. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Okej. Okay. Pewnie sobie przystroiliście posterunek. Pewnie. O kurde. Na polecenie samego króla. Miłościwie nam panującego. Co? Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i trochę lipnie. Tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. O Jezu. Ludzkiej zawiści, nie radujmy. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Dobra, przejdźmy do rzeczy. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to nie. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Ma. No dobra, do powodzenia. Okej. Okay. Bywaj. Dobra. Znajdź wóz. Honor i ojczyzna. No dobra, okej. Dobra, lecimy, znajdź wóz szewca, tak? Mhm. A, to tutaj te miejsca takie dziwne, takie kurde. Znaczy ono nie jest wyludnione, co nie? Tylko ono jest takie... Kurde, dziwne te psy są, co nie? Powiem wam szczerze. Dobra, na razie idziemy sobie. Zobaczymy, co nas tu spotka jeszcze. Mhm. Czekajcie, tu coś jest. Czy ja go uwolniłem? Uwolniłem. Mhm. Dobra, czekajcie, wóz szewca, tak? Tu coś jest, jakiś wóz. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. O. Rozejrzę się, może coś znajdę. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie. Lub go po ziemi. Nieźle. Jeszcze jeden? Chodź tu. Chodźcie tu. Boisz się? Dobra, to się bój. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But? Aha. Mówi, że jestem na właściwym tropie. Mhm.
Dobra, tędy. No to wygląda, że tędy, albo tędy. Tędy. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Dobra, dalej. Tu jest kolejny but. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Tutaj chyba powinien być gdzieś. Tu jest kolejny but. Kolejne buty, o kurde. Nie podoba mi się to miejsce, powiem wam szczerze. Serio, nie podoba mi się to miejsce. Ajajaj. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. A ten, ty, dobra. Gdzie jest właściciel tego buta? A ten co tu robi? O kurde, kto to jest? Stal... Chodź o trolu, skalny troll. Kolejny w tym... w tej grze. Witaj. Witaj, witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Panowie rosły. Jak... Serio? Buty to nie grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rok nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalazcy. Wielkie znalazcy. Zieli. On ko... Og mu kazał buty robić. Ojeju. Po co trolom buty? Po co wam buty? Człowieki noszą. Będą wielkie pany. Dobra, bywaj. No bywaj, bywaj. A, jeszcze pocieszenie. Bywaj. No dobra, gdzie jest jaskinia? Tam gdzie... Jezu, jeszcze lagi, bożeż ty! Tutaj mamy. Tutaj, tutaj. Co to jest, zając? Okej. Okej. No tak. Kto inny mógłby uczyć trolle przed nim? Geralt? No, Coppela! Kto to? Kto to? To mój stary znajomy. O proszę, Talar! Stąd, bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popadł! No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie! Siada na... na dupie! Buty robi! Nie mam czasu na pertraktację z trollami. Odsuń się, Talar. Rok! Ej, synek! Synek! Wow, ej, synek!
Kurde, dobre są skubańce. Dobre są, dobre są, dobre są. Ej, ej, synek! 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 Spokojnie lepiej bądź. O, to było dobre, to było dobre. Ale nie do końca tak chciał, tak jak... Ej, synek! Kurde! Pięknie. Chodź. Dobra, chodź. Ja kurwa. Ale ten trzeci troll widzę, że zauważył mnie, jak walczy z nimi. Przyleciał skubaniec. Kurde mole. Niedobry, kurde, troll, niedobry. Dobra, gdzieś, gdzie ty jesteś? Czekajcie, ja może coś takiego zrobię. Będą napoje? Będą, oczywiście, że będą. Dobra, chodź tu. No na co ty czekasz? Chodź tu. Kurde mole. Czekajcie, sobie wezmę to, żeby tego nie było tutaj. Więcej. O, proszę, jakaś... Jakaś skrzynka widzę, podnieś. Przyda się może, to czekajcie, tylko chcę zobaczyć sobie. No po co się właściwie tu zapuszcz? Te uzbroje. 55, tak? Nie, nie chcę, nie, nie ma mowy nawet o tym, nie. To teraz ziemię Nilfgaardu. A... Hmm? No dobra, nie będę z tobą gadał, kurde. Bywaj. Jak? No, chodź. Którędy mam iść w ogóle, kurde. Skąd mam wiedzieć, którędy mam iść? Jeju. Oj, nie o to mi chodziło, kurde mole. No idźże szybciej, kurde. Gdzie ja w ogóle mam go... Gdzie mam go w ogóle eskortować, tak przede wszystkim? Do tego, kurde, do tych żołnierzy, do tego jak on? Jak on, kurde? Czekajcie. Nie ma? A, ten, Gregor chyba, czy jak mu tam. Mniejsza o to już, to nie? Ten Gregor, ale Telara, kurde, Telara spotykamy, kurde, w trójce. Bo on był chyba w jedynce, on chyba był w tym banku? Bank? Nie, bank to był inny, kto inny był w tym banku? Nie, on był chyba tym... Nie pamiętam już, kim on był w ogóle, tak przede wszystkim. Mniejsza o to, ja już nie pamiętam, kim on był w ogóle. A czekajcie, jest coś takiego jak... Glosariusz. Postacie, właśnie, czekajcie, Talar. On w jedynce był, tylko nie pamiętam już jaką, nie pamiętam w którym on miejscu był. Chyba w jedynce był, dobrze mówię czy źle? Chyba dobrze. No i co? Jeszcze raz dzięki, Geralt. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak pięknie zajebałeś trolle. Na mój gust zespół. No pewnie. Co teraz zamierzasz właśnie? Co teraz zrobię? No jak to co? Jakiś... Stary, wybacz, ale... Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko... Ale nie działam sam. Jasne, rozumiem. Dobra, jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej... Lichwiarstwo to nie była dobra... A, lichwiarz. Myślałem jeszcze. A szewci... Żebyś wiedział. Dobre. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał. Dobra. Żołnierze... Dobra, ile jeszcze będziesz gadał? Dobra, już, koniec, Bywa. Bardzo dobrze. Oj, nadstawiaj uszu. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na palty. Bez o... Dobra. Idziemy, czekajcie, gdzie teraz? Czekajcie, poboczne. Żadnych nie mamy już. O, proszę, proszę, fajnie. Wiedźmińskie mamy tylko i tyle.
To to później sobie zrobimy. To chyba tak myślę, trzeba będzie iść już do Zoltka, co nie? Trochę daleko, powiem wam, o kurde. Dobra, to robimy ten, główne zadania już. Bardzo fajnie. Czekajcie, tu coś jest? Czy mi się wydawało? Czekajcie, tu coś było. Czekajcie, czekajcie, coś tu rośnie, tylko nie wiem co. Oj, dobra, mniejsza o to, nie będę zbierał tam. Dobra, czekajcie, tu był chyba drogowskaz gdzieś, jak dobrze pamiętam. Co nie? Chyba tak. Chyba tutaj będzie ten drogowskaz. Dobrze mówię, czy źle mówię? Czekajcie, bo tu są te... No okej, dobra. Tędy? Kurde, ale tu ludu jest, kurde. Jak to tak? Jeju, ale tu ludu! Kurde, nie było tyle. Ja pierdziule. Kurde, masakra, powiem wam, z nimi jest. Ojoju. Tyle ludu, że hej. Kurde. Bez kitu. Dobra, spotka się z Oltanem. Gdzie? W miejscu zasadzki. Dobra, 4 zadania mamy jeszcze dostępne, widzę tutaj, takie poboczne. A to później sobie zrobimy jeszcze. Na razie zrobię sobie główność to zadanie w tym odcinku. Może nam się uda jeszcze, a jak nie, to dopiero w kolejnym. Dobra, ile jeszcze? 180 ileś metrów. Okej. Okay. Co to w ogóle jest za ten? Czekajcie. Karcz ma 7 kotów. Aha, dobra, okej. Okay. Wow, myślałem, że mnie zamknęło tutaj, kurde. Dobra, teraz którędy? O, w ogóle co to za zadanie będzie, bo ja już tego nie pamiętam. Czekajcie. Wszystkie drogi prowadzą do Mahakam. Co? Co wy to gadacie, jakieś głupoty w piruny? Dobra. Tutaj coś jest, tylko nie wiem, czy na dole, czy na górze. O, to jest pytanie. Serio, na dole? Czekajcie. Czy na dole, czy na górze? A, tu coś jest, dobra, mam. Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę choćby wysp... I nie, żebym nie chciał... To nie rozumiem. Dlaczego, skoro mieli... To byłoby za bardzo podejrzane. Menges znika, a potem wraca ze szramą na twarzy. No, może i racja. Właśnie. Jesteś silna? Co ty tu robisz? Właśnie. Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. No. Nie bój się, odbijemy twojego... Ach kurwa, ale bym zrymował Geralt. Ale przynajmniej nie wypada. Dobre. A co i do miasta? Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj Geralt, no już daj spokój, ustąp. Patrzy, jak mój burek, kiedy dostał ja nie mogę, ten Zoltan to zawalisty jest. Kurde, nie wiem. Dobrze, niech zostanie już. Dobrze, niech zostanie, ale pod jednym warunkiem. No. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymał. Na razie nic się nie dzieje. No to zagrajmy w gwinta. O Jezu, nie. Nie. Nie, nie. Nie. Nie mam ochoty, ale wy... Nie, ja nie umiem grać w gwinta i nie będę z wami grał. Widzę, że znasz podstawy. To teraz zagramy na poważnie. Jadą już! Wyścila, zostań tutaj. Okej, zostań. Zobaczymy, co tu się stanie w ogóle.
O kurde! Ale dostał w dupsko. Dobre! Ale fa... Jaskier, zaraz. O kurde. Nie fajnie. Nigdy się nie nauczy. Ej, synek! Jeszcze tutaj jest. O, jak ładnie. Wszyscy? Tutaj jeszcze jeden jest gościu. Zaraz go załatwimy. Bardzo dobrze, dobra. Pojechali tędy. Zaraza, zgubiłem go. Trzeba będzie poszukać śladu. Czyżby tędy? Nie, tędy, czekajcie. Chwila. Tutaj mamy ślad, okej. Bardzo dobrze. Okej. Dobra, mamy ślady, bardzo dobrze, co nie? No okej. Czyżby gdzieś tutaj się schowały? Schowali? Ta tam z kim? No. My chyba tutaj kiedyś już byliśmy, jak pamiętam dobrze. Możliwe, że tu byliśmy. Ale nie pamiętam już. Czekajcie, źle, bo straciłem trop. No dobra, pytanie. Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony. Tam jest. Tam ktoś jest? Czy mi się wydaje? Kurde, trochę dziwne to. Jest, tu ktoś jest. Mhm. Spoko. Worek, kurde, pieczarek, serio. Pewnie się tutaj schowali. Pewnie tak, ale... Kto wie? Nie wiadomo. Tędy? Tak jest, tędy. Tylko dalej nie wiem gdzie. Tędy? Się schowali, powiem wam, skurczybyki, ten jaskier stoł. Dalej nie wiem, tędy. Ślady kopyt. Mamy ich. Tutaj pewnie się schowali gdzieś. Ale kto wie? Jeźdź tam wszyscy. No i na co się tak gapicie? Tu ktoś jest. Skąd to bogi prowadzą? Przejeżdżał tędy ktoś?
dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. Tata, ino śmignęło. Ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiódł. Okej. Okay. Znam ten zapach. Tak. Noce Bokle. Perfumy, jaskra. Perfumy wiadrami. Opis wyraźny. Aha, tędy. Czekajcie, zaraz. No dobra, ale dalej nie wiem gdzie. Kurczę. Tutaj? Tutaj, dobra, mam. Tędy? Tędy? Trochę dziwne. Tędy. Kurde, to można się powiem zgubić przy tym... Przy tym tropie. Tutaj ktoś jest. O właśnie. Tu mamy. O dobrze, mamy już. Chyba mamy ich. Gdzieś już się schowali. O, w tym domku na 100% na pewno. Ale mogę się mylić, wiecie. Co to jest za to w ogóle za roślina? To jad. Dobra, czekajcie, idziemy dalej. Oho! Koń zabity. Skoro padł im koń, nie mogą być daleko. O co chodzi? To ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi. Był z nim drugi mężczyzna? No był. To na pewno jasne. To im jest. Myślałem, że chcecie pozbyć się łowcy. Chyba chcecie się pozbyć tego. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. Dzięki. No okej, okay, dobra. A, od tyłu, okej. Okay. Ale co dalej? Ile masz zamiar mnie trzymać tej tam? Okej. Okay. Dobra skrytka, powiem wam. Aha, łowca czarownic. Nie mam wyboru, prawda? Nie będę próbować żadnych skrytek po drodze. Czekajcie, zobaczę te buty sobie tylko. 32, biorę oczywiście. Okej, okay. To wywalam. Ale wiem, że tego nie zrobi. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłem, to stawno. Jak mam tu wejść? To stab złota, ani jednej mniej, ani jednej. Tu mam, tu coś mam. Julian Alfred Pankrat i wyprawia daleko na ochronę. Podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej. Dzisiaj jesteś sierżant, ale jutro. Ej, ty! Ej, ty! Tyś niedobry. Dobry jesteś, kurde. A masz... Rozwiąż jaskra. Już. Już, spokojnie, chłopie. Cześć, jaskier. Musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Ej, cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Priscilla, co ty tu robisz?
cały? Martwiłam się o ciebie. Ja, pierdzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś... Ważny moment, ważny moment. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, nie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. O właśnie, kiedy widziałeś po raz ostatni? Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela. O nie, jeszcze będę pokazywać, o kurde. Oh no. A jak se kurde odcinek zakończyć, bo już długi jest. Już chyba godzinny, kurde, ale dobra. Zadanie zakończone, bardzo ładnie, bardzo dobrze i bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. O! Czekajcie, czekajcie, wiecie co? Nie mogę! Kurde, dobra. No, uciekaj. Dobra, okej. Dobra, uciekamy, uciekamy, nie ma czasu. No kurde. O właśnie, o to mi chodziło. Wytrzymałeś Wyszowska, no szybko, 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 nie ma czasu. Okej, Jaskier czeka na mnie chyba już. Czy Jaskier? Co ty to Jaskier odwalasz? Musimy zostawić tu konie, ale już niedaleko. Bardzo ładnie. Dobra. Co tu się dzieje? Uciekaj! A masz! Ło, jak ładnie! Kurde, ona zawalista jest. Uciekła! Zaraza! Pojmać tego człowieka! O kurde! Trochę lipnie. Ach, co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zol. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. Tylko to cię obchodzi, że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to Skurwiel pewnie... Skurwiel nie żyje. Oho. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. A nasz wspólny przyjaciel Zigiroj? Ma się dobrze. Oczywiście, że go odwiedziłem. On pewnie z kolei jest wściekły. Ciri mówiła, co to jest i dlaczego po
poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był... No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował... Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Vafail Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenei... I tak nic nie rozumiem. Nic mi to nie mówi. No, no mi też. Kto to zrozumie? Dobra, muszę... Ciri nie... O, właśnie, nie mówiła nic więcej? To ciągle za... Mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. To już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermore. Owszem, dalej jest żywa i porywcza. Ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Najważniejsze jest znalezienie jej, co nie? A nie jego pieśni, kurde, te tomiki, co nie? Tomik chce napisać. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Oj, wątpię. Rozmawiałem z baronem, to on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Na to wygląda. No, dobra, kończcie te pogaduszki. A ja jestem następny. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Tygodny. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. Jasne, jak tylko będę. Trzymam cię za słowo. No dobra. A tu kurde, ktoś złapie ich znowuż. Ale by były... Kurde, ale by było lipnie znowuż. Ale chyba nikt nie złapie. Nie, to dobrze, że nikt nie złapał ich. Na razie. Bo jak się ukryli, to nie wiadomo, co się mogło stać. O proszę, coś tu mamy. Aha, historia Ciri na zamanie karku. Czekajcie. Dwie misje mamy tylko. Ale fajnie, kurde. Poboczne mamy jakieś? Chyba nie. Ale jeszcze nie będziemy szli na Skellige. Ponieważ... Mamy jeszcze tutaj misję. Ale to sobie... Poziom 18, bardzo dobrze. Portret hierarchy. Jak miło. Kogo wy tu narysowaliście? To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko... Nie mów, skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze. Bywaj. Fajny obraz. Przypomina mi to... Tak szczerze mówiąc... Wiecie kogo? Nie będę mówił, bo to jest niefajne. Niefajne jest powiedzenie tego imienia, bo jest to święty. To jest święty. Bez obrazy, ale mi to przypomina trochę Jana Pawła II. Bez obrazy. Nie chcę go obrażać, ale przypomina mi tak. Co nie przypomina mi jego. Bez obrazy oczywiście, bo on i tak już przecież nie żyje, już ponad 10 lat, 11 nawet już. Ale nie chcę go obrażać i jak coś tematu nie było. No dobra, ale chwila. Takie zadanie mamy, czy nie mamy zadania? Czekajcie, chwila. Nie chcę tego. Tu chyba żadnego zadania nie mamy już, fajnie. Dobra, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale, cześć.